Wczoraj rozpoczęliśmy listę najpopularniejszych seryjnych morderców. Dziś ją kontynuujemy. Andrij Cikatiło swoje pierwsze morderstwo popełnił w 1978 roku w szachtach, usiłując gwałcić dziewięcioletnią dziewczynkę. Kiedy dziecko usiłowało uciec, pchnął je kilkukrotnie nożem. W trakcie dokonywania czynu pojawiła się u niego erekcja, w ten sposób odkrył, że tylko tak może osiągnąć podniecenie seksualne. Mimo dowodów łączących cika Tiwę z zabójstwem skazano i stracono Aleksandra Krawczenkę, recydywistę skazanego już wcześniej za gwałt i morderstwo. W międzyczasie Chica Stracił pracę nauczyciela i został sprzedawcą w miejscowej firmie. Chickie zaczął ponownie mordować w 1982 roku. Swoje przyszłe ofiary znajdował na dworcach kolejowych i autobusowych, często wybierając młodocianych uciekinierów z domu i bezdomnych dzieci. Kobiety kusił obietnicą pieniędzy lub alkoholu, dzieci ujmował przyjacielskim zachowaniem i obietnicą zabawki lub słodyczy. Swoje ofiary zabierał do lasu i tam mordował. Najczęściej usiłował odbyć z ofiaru stosunek seksualny, co często się nie udawało z racji tego, że był impotentem. Wtedy wpadał w szał i dźgał swoje ofiary, osiągając seksualne spełnienie. Później Chiquitillo przyznał się również do zjadania niektórych fragmentów ciał ofiar. W 1984 roku został zatrzymany po tym, jak zaczął zachowywać się podejrzanie. Wobec braku dowodów popełnienia morderstw został skazany za inne przestępstwa na rok więzienia Wyszedł po trzech miesiącach. W 1985 roku dokonał dwóch zabójstw w Nowoczerkasku. Następnych zabójstw dokonał w Rewdzie, Zaporożu, Nowoszachtyńsku i. Krasnym Sulinie w latach 1985-1990. W Związku Radzieckim informacje o gwałtach na dzieciach czy o seryjnych morderstwach były tuszowane przez władze, które uważały, iż takie zbrodnie mogły się zdarzyć w państwach zgniłego, kapitalistycznego Zachodu, natomiast w Związku Radzieckim takich zachowań po prostu nie ma. W konsekwencji rodzice nie ostrzegali swoich dzieci o niebezpieczeństwie. Kiedy informacje o przestępstwach wyciekły do publicznej wiadomości, a władze nie chciały udzielać informacji, powstały najróżniejsze plotki, często zupełnie abstrakcyjne, głoszące, iż winnymi mordów są so sabotażyści mordujący sowieckich mężczyzn przed inwazją na Związek Radziecki, a nawet wilkołaki. Chikatilo został aresztowany w 1990 roku, kiedy zauważono jego podejrzane zachowanie. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia 56 zabójstw. Zaszokował tym milicjantów, którzy zanotowali tylko 36 morderstw. Trzech ofiar nie odnaleziono, więc oskarżono go o 53 morderstwa. W 1992 roku został skazany na śmierć. Przed egzekucją powiedział teraz mój mózg powinien zostać zabrany i zbadany kawałek po kawałku, aby już nigdy nie było nikogo takiego. Wyrok wykonano z 14 lutego 1994 roku strzałem w tył głowy za prawym uchem. Zdzisław Marchwicki. Działalność wampira rozpoczęła się 7 listopada 1964 roku, gdy w Dąbrówce Małej doszło do zabójstwa pierwszej ofiary Anny Mycek. Od tego momentu aż do 1970 roku doszło do 21 napadów przypisywanych jednemu sprawcy, w tym 14 śmiertelnych. Sposób postępowania sprawcy był zawsze taki sam: szedł za upatrzoną ofiarą, podbiegał do niej z tyłu, a następnie uderzał w głowę ciężkim, tępym przedmiotem. Gdy ofiara upadła, bił ją wielokrotnie, powodując zgon, po czym w niektórych przypadkach dokonywał czynności seksualnych z denatką. Nigdy nie doszło do gwałtu, nie znaleziono również nasienia sprawcy. Niektóre ofiary obnażał jeden jej wyciął kawałek z górka łonowego w 20 przypadkach sprawca uderzał z lewej strony, w ostatnim napacie sprawca uderzył z prawej strony. Dodatkowo w dwóch ostatnich przypadkach zmienił narzędzie zbrodni. Rany na ciele ofiar miał inny kształt. Do ostatniego morderstwa doszło 4 marca 1970 roku. W nocy z 14 na 15 marca 1970 roku popełnił samobójstwo w podpalonym domu, wcześniej zabijając żonę i dzieci. 11 marca milicja otrzymała anonimowy list. O takiej treści. To było ostatnie morderstwo, więcej już nie będzie i nigdy mnie nie złapiecie. Ted Bundy był jednym z najkrwawszych seryjnych morderców w historii USA. W latach 1974-78 zabił wiele młodych kobiet, potwierdzono 20. Zwykle przy użyciu tampego narzędzia, czasami przez uduszenie. Często wykorzystywał seksualnie swe ofiary przed morderstwem i po morderstwie, dopuszczając się nekrofilii. Po ponad dekadzie usilnego wypierania się w końcu przyznał się do 30 zabójstw na terenie sześciu stanów, jednak ich całkowita liczba jest nieznana. Dwukrotnie udało mu się uciec z budynku wymiaru sprawiedliwości, został skazany na śmierć i stracony na krześle elektrycznym. Zodiak pseudonim najprawdopodobniej pochodzi od nazwy szwajcarskiej firmy zegarmistrzowskiej Zodiak. Morderca posługiwał się symbolem przypominającym logo tej firmy Zodiak przyznał się do zamordowania 37 osób, ale z całą pewnością udowodnić można mu 5 ofiar śmiertelnych i dwie osoby ciężko ranne zaatakowane w okresie od 20 grudnia 1968 roku do 11 października 1969 roku Morderca zas. Słynął z przesyłania do prasy listów, a także dołączonych do nich zaszyfrowanych wiadomości. Z czterech zaszyfrowanych wiadomości tylko jedno udało się prawidłowo odczytać bez żadnych wątpliwości. Morderca nigdy nie został złapany. Choć zarówno policja, jak i jego ofiary wytypowały kilku podejrzanych, w tym najważniejszego Artura Alena, to nikomu nie postawiono zarzutów. W kwietniu 2004 roku policja San Francisco zmieniła status. Śledztwa na nieaktywne, ale w marcu 2007 roku ponownie powróciła do tej sprawy. Ponoć jednemu z internautów udało się odczytać zaszyfrowane wiadomości Zodiaka i te wskazują faktycznie na Artura Alena. Kuba Rozprówacz. Ofiarami ataków przypisywanych Kubie Rozprówaczowi zwykle padały prostytutki z ubogich dzielnic, mordowane przez podcięcie gardła. Większość z nich odniosła ponadto poważne rany brzucha. Co najmniej trzem ofiarom usunięto niektóre narządy wewnętrzne, co stało się podstawą przypuszczeń, jakoby morderca posiadał wiedzę anatomiczną lub chirurgiczną. Teorie głoszące, że sprawcą wszystkich ataków i zabójstw był jeden człowiek, zdobyły popularność we wrześniu i październiku 1888 roku. Wtedy też Scotland Yard oraz prasa zaczęły otrzymywać listy od Osoby podającej się za mordercę, jeden z nich nazywany od pierwszych swoich słów listem z piekieł, zawierał fragment ludzkiej nerki. Z powodu nagłośnienia sprawy przez media oraz niezwykłej brutalności morderstw zaczęto je powszechnie uważać za dzieło pojedynczego zabójcy nazywanego Kubą Rozprówaczem. Liczne artykuły oraz wzmianki prasowe sprawiły, że stał się on najbardziej Popularnym seryjnym mordercą w kulturze masowej. Śledztwo dotyczące brutalnych zabójstw popełnionych w Whitechapel do 1889 roku nie było w stanie wykazać związku między wieloma zbrodniami, których miał dokonać rozprówacz, jednak jego legenda była już wtedy mocno ugruntowana, ponieważ zabójstwa nigdy nie zostały wyjaśnione. Wysunięto ponad 100 hipotez na temat tożsamości mordercy. Całkiem niedawno Naukowcy z Liverpoolu weszli w posiadanie szalu jednego z ofiar Kuby Rozpruwacza i udało się ustalić DNA, które wskazywało na to, że Kuba Rozpruwacz był Polakiem. Niestety, miesiąc później, badanie okazało się błędne i nie ma pewności co do pochodzenia samego Kuby Rozpruwacza, ponieważ DNA, które tam odnaleziono, jest bardzo popularne. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o Kubie Rozprówaczu, zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie ostatnio opowiadałem dość obszernie jego historię oraz opowiadałem o każdej z jego ofiar, w jaki sposób dokonano morderstwa oraz w jaki sposób odkryto ciało. Dzięki za obejrzenie drugiej części tego filmu. Jeśli ktoś z Was nie widział, to zapraszam do pierwszej części, gdzie opowiadam o innych seryjnych morderstwach. Zapraszam również do komentowania, dajcie znać, czy słyszeliście o jakichś innych seryjnych mordercach, a jeśli tak, to kogo historia najbardziej Wam się spodobała, czy też Was zafascynowała, bo nie wiem, czy to się może podobać. Koniecznie wpadnijcie na kanał Światowa Historia, o którym wspominałem, oraz na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale ruszy. Tak jak obiecałem, że światowa historia ruszy, tak inwigilator też w końcu ruszy. Trzymajcie się w takim razie i dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście, kolejną dyszkę, czy też kolejną historię. Cześć!